Pierwszy homoseksualny ślub w Niemczech. Karl Kreile i Bodo Mende jako pierwsi skorzystali z nowego prawa, jakie 1 października weszło w życie u naszych zachodnich sąsiadów. Tymczasem w Polsce wciąż toczą się takie dyskusje. Kwestia związków partnerskich powinna być uregulowana. Czy Platforma wpisze to do swojego programu? Ja będę za tym, żeby to jasno, czytelnie zadeklarować. Platforma rządziła 8 lat i w tym czasie niczego załatwić się nie udało. W 2013 roku do Sejmu trafiły aż 3 projekty. Wszystkie 3 projekty są sprzeczne z artykułem 18 Konstytucji. To była ocena ówczesnego ministra sprawiedliwości w rządzie Platformy. Minister Jarosław Gowin wygłosił tutaj swoją osobistą opinię. Nie ma stanowiska instytucji rządowych w tej sprawie. Projekty w głosowaniu przepadły. Myśmy chcieli w poprzedniej kadencji taką regulację wprowadzić. Nie było zgody PSL-u, nie było zgody większości parlamentarnej. Bo przeciw głosowała też część posłów PO. Dziś szef tej partii, pytany o związki partnerskie, mówi o papierowych emocjach. Dla wielu ludzi to nie są papierowe emocje. My rozmawiamy z osobami, które chcą związków partnerskich, które chcą zawierać się w Polsce, a nie za granicą. Więc jeżeli ktoś mówi, że to są papierowe emocje, to jest kompletnie oderwane od rzeczywistości. Oni, myślę, szukają różnego elektoratu, który nie wynika z założeń programowych, tylko wynika tylko i wyłącznie z notowań, jakie mają. Dziś nie ma realnej możliwości wprowadzenia odpowiednich przepisów. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Prawo i Sprawiedliwość mówi nie, mimo iż ta sprawa jest uregulowana w większości państw Unii Europejskiej, w tym na Węgrzech, gdzie związki mogą rejestrować zarówno pary hetero, jak i homoseksualne. To jest wolny wybór obywateli, w jakiej sytuacji cywilnej chcą żyć. I to jest ich decyzja. Wygląda jednak na to, że temat powróci. I to już niedługo. Chodzi o to, żeby spojrzeć prawdzie w oczy. Związki partnerskie są i powinny być uregulowane. I Nowoczesna cały taki projekt zgłosi i mamy to w swoim programie. Nowoczesna chce złożyć swój projekt jeszcze w tym miesiącu. Kamil Dziubka, Onet.